Tutaj kamerzysta, jest godzina 6. Szykujemy się na Let's Playa i czekamy na Przema i jedziemy. Czy wiesz, że... Izak nie koleguje się z Rojo. Izak ma teraz inny turniej czy coś takiego. Izak i Bart nie potrzebują gościa, który będzie nad nimi stał. Hejo, jest jakaś strefa i ty? Nie ma strefy i w pl... Co? I w plnach nie było! Bo w trailerze na FB było napisane, że strefa XD. Bo robił to debil! XD. D. Co? Jesteśmy, Przemo? Jak widać, jesteśmy na Let's Play Częstochowa. Podjeżdżamy pod salę, pod jakieś VIP-owskie miejsce dla niepełnosprawnych. Ty, a tutaj? Tak przy tym? No jesteśmy w trakcie piersi. Zostawaj. To będzie nasze miejsce. Bandero, z tej strony Przemik Zero. Witamy w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem bardzo serdecznie witam was w relacji z Let's Play Częstochowa. Właśnie znajdujemy się przed budynkiem, tutaj, w którym będzie się wszystko odbywało. I my już jesteśmy po odebraniu identyfikatorów. Kamerzysta też ma takowy. No mam, mam. Mam, mam. Ogarnęliśmy tam, co jest w środku, mniej więcej. I teraz nie wiem, co mówię. No chujowa jest. No nie będę tak mówił. Nie mogę tak mówić. Jak ty to widzisz? Antyreklamę to będzie. Ponagrywaliśmy już sporo materiału. Jest jakoś po 9:00. Wszystko zaczęło się od godziny 8:00. Nagraliśmy już sporo materiału ze środka. Teraz możemy ogarnąć sobie jedzenie, ponieważ ja wstałem rano. Nic nie jadłem, ani co nic nie kupiłem dosłownie. Kamerzysta tam się zaopatrzył w jedzenie, picie. I to całą wypłatę na to musiałem wypłacić. Człowieku, ja już nie mam pieniędzy. Znowu nie mam pieniędzy. Skąd masz wypłatę w ogóle? Kamerzysta tutaj jednak mnie oszukał trochę. No człowieku, muszę jakąś długą pracę. Haruję 10 godzin dziennie. No a gdzie ty w ogóle pracujesz? A to już nie twoja sprawa. Patrz, go się tam pije. Nagraj. Jo. Bo weź od drugiej strony. A tak zaskoczony. Zesrał się. Złe. Zesrał się. To jest złe. Dobra, teraz aktualnie idziemy coś przekąsić. Tak jak wspominałem, nic nie jadłem. Ja sobie walnę jakąś pizzę. Kamerzysta już jadł i nie dostanie. Jak jadłem? Tobie też dałem chipsy moje. Trudno. Jadę, no co trudno? No sam mi dałeś, ja cię o to nie prosiłem. No nie, w ogóle, samemu zaproponowałeś, żebyśmy chipsy zjedli. No ja tego nie proponowałem. Co? No nie, w ogóle, dobra, wiesz co. Zadowolony Przemo, je. Mi nic nie kupił. Dziot. Już jadłeś. Co jadłem? Tobie no, też dałem. Ty zjadłeś więcej ode mnie tych chipsów. Co? Jak? No, przecież to jest za drogie. No. Nie stać mnie. Co ty? Jak cię nie stać? Ja przecież muszę ci zapłacić, nie? To, no ale ty mi jakiś traktor chcesz kupić. Ja cię załatwię. Jeszcze, ale ja nie chcę tego zrobić. Ja chcę po... rojem dzisiaj, bo się ma tutaj być. Ale ja chcę ten samochód. Ale nie, to dzisiaj. Ale ja chcę super. Zobacz. No ale zobacz, o, zobacz jakie ma felgi. Ale zobacz. Nie kosztuje twojej wypłaty, nie mogę ci. No stary, twojej wypłaty nie kosztuje. Ale to jest super. Nie kosztuje swojej wypłaty. No ale też. Jak? Słuchaj, nie kosztuje. Ale nie. Twoja wypłata to jest? No? Tak. Twoja tak. Wypłata to stoi na paintballu. Jak? Co ty gadasz? Pięć filmów. Ta kosiarka. Będziesz miał czym dojeżdżać, bo tutaj dzisiaj znowu cię przywozi. Ale pięć. Pięć filmów. Pięć co filmów. Pięć filmów ze mną jest na kanale. No i co z tego? No, no to zasłużyłem chyba na takie coś. Jak? Co? Jak na takie coś? No na takie co ty, coś. Ze mnie robisz? No stary. Jest.
No przyznaj, że to jest piękne. Przyznaj, że patrz, to jest piękne. Uwalone. No uwalone, ale ja takie no, coś chcę. Jest. Ale ja chcę takie uwalone. No jak chcesz takie uwalone? Ale mi się podoba. Ale taki sam, no to jak lubisz ten kolor tego uwalonego, ale... to ten sam traktorek to jest właśnie ale taki. Ale ja nie chcę takiego. No jak nie chcesz? No, ja chcę suprek. Ogarnę ci tamten traktorek. No stary, zobacz, jakie no, ma progi. Co to za dziury są? No są wloty powietrza, nie znasz się? Wloty powietrza, co ty? Co? Co chcesz samochód? Masz mi taką kupić, rozumiesz? Masz mi... Ale mi się podoba. Dziurawy samochód chcę, masz... ja przyjadę. Słuchajcie, jesteśmy już w samochodzie i powoli będziemy kończyć nasz pierwszy dzień tutaj na Let's Play, ponieważ pierwszy dzień to jest taki typowo taki tutaj dla graczy, kwalifikacje i tak dalej. Eliminacje. Tak, no, tak, dokładnie. Takich rozrywkowych rzeczy nie było do końca za dużo. Próbowaliśmy tam dojść do PS4, kiedy nam się to udało, niestety faktycznie nie było sami gier. Zobaczycie szczerze, no nie było to... dobre. No, tak szczerze średnio tych atrakcji było. No nie za ciekawie po prostu. No pierwszy dzień to nie jest tak bardzo ciekawie jak nam jutro, się... Jutro powinny być atrakcje, o wiele ich więcej powinno być. No bo rzeczy jest ogólnie dużo, ale tak jakoś dorwać się do tego komputera jest bardzo, jest bardzo trudno, ponieważ jak takie osoby już siedzą, to one siedzą. Naprawdę tak. Kilka osób siedziało godzinę dosłownie na jednym komputerze i trzepali cały czas, załóżmy, Fortnite'a, no. Tak trochę średnio to tam wyglądało, trudno z atrakcjami, no. Tak samo też zacznijmy od tego, że w ogóle nie ma harmonogramu nigdzie umieszczonego, co no mnie bardzo boli, ponieważ chciałem nagrać te takie różne atrakcje, jak będą jakieś konferencje, coś tam, coś jeszcze. I rok temu był cały harmonogram rozpisany, co, kiedy, o której. No i można było tam właśnie przeczytać, gdzie to można również znaleźć, a w tym roku w ogóle żadnego harmonogramu nie było, nic. Tak na ślepo w sumie bardzo dzisiejszy dzień, no tak jak się rozglądaliśmy, to tam dzisiaj nic ciekawego nie ma, oprócz rozgrywek samych. No ale one nawet nie są puszczane na żadnych tak, tutaj co głównej jest scenie, dziwne, tutaj... na telewizorach nie, one po prostu tak. Tylko i wyłącznie gracze, którzy tam grają, to widzą.
jest to słabe, no bo myślę, że powinno to być puszczane. Nawet jakieś takie randomowe, totalnie rozgrywki czy coś. A tak to nic za bardzo się tam nie działo. No nie było za ciekawe. No cóż, będziemy jutro. Zobaczymy, jakie nas atrakcje czekają jutro. Mam nadzieję, że będzie więcej rzeczy do nagrywania tutaj, do omówienia. Co się też patrzysz, że co o tym mówisz? Do tego z***a z przodu. No, no co z tego na się? Z***a mu zaraz, k***a. No, idziemy. Cipa. No z***a, już, k***a, raz. Wy***a, już. Fotko, k***a, bo zaraz do ciebie tam wyjdę. No, i wy***a. Kulek ludzkiej na niedzielę, nie wiem, Turlaj Dropsa i ch**ci na matkę. Turlaj Dropsa. Dobra, powracamy, trochę się zdenerwowałem. Wracając, po prostu dzień średni, nie za dużo atrakcji, dzień stricte dla graczy, eliminacje itp. Jutro będą finały, półfinały, no już takie stage'e, bliższe finału po prostu. Tak. Jutro też myślę, będą puszczać rozgrywki normalnie na telewizorach, nie tak jak dzisiaj, bo dzisiaj tak naprawdę nawet ci, co siedzieli przed sceną, to nie mieli praktycznie co oglądać, oprócz tyłów monitorów świecących. Dokładnie. I sceny. No, nam się nawet udało na scenę główną wbić, ciekawie, no. Ale nic tam nie ma, po prostu nic, no. Średni dzień, miejmy nadzieję, że jutro będzie lepiej, no musi miejmy być lepiej. Nadzieję. Tak więc, do zobaczenia jutro. Witamy bardzo serdecznie w drugim dniu Let's Play Częstochowa. Wczoraj, tak jak już sekundę temu widzieliście, no nie było za ciekawie, mało było atrakcji. Chcieliśmy zrobić atrakcje na siłę, dobrze, że ich nie zrobiliśmy. Dokładnie. No dzisiaj drugi dzień, miejmy nadzieję, że będzie o wiele lepszy niż wczorajszy, ponieważ dzisiaj już będą normalne rozgrywki. Mam nadzieję, że będą również puszczane na telewizorach, które wczoraj były powyłączane. Tak więc pierwszy dzień dla widza to jest ogólnie jedna wielka, totalna masakra i porażka. No szczerze, żeby cokolwiek mieć tam jakiekolwiek zajęcie, trzeba być graczem, ale jeżeli się załóżmy odpada, no to nie ma co do roboty, godzinę jeszcze można posiedzieć na tym evencie i spadać stąd, bo szczerze, naprawdę nie ma nic do roboty. Siedzieliśmy tutaj ile? 4 godziny, może troszeczkę z hakiem. No i no tak naprawdę już szukaliśmy tych atrakcji na siłę dla siebie, no. Ja mam szczerą nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. Bardzo chciałbym, bo no kurde, no fajnie by było jakąś, tutaj też chodzi o tą relację, tak szczerze bym powiedział, żeby ona jakoś fajnie wyglądała, a jeżeli nie będzie za dużo do pokazania, no to tak średnio to wygląda. Bo tak to my próbujemy zrobić właśnie takie vlogorelacje, czyli będzie taka relacja fajnie zmontowana oraz vlogi, tylko że tych vlogów tutaj no nie będzie aż tak dużo, ponieważ no właśnie tak jak tutaj w kamerze tam swoją, no nie ma co nagrywać, no. Coś nie ma tam w ogóle atrakcji tutaj, żeby cokolwiek o czymś powiedzieć. No też było dużo rzeczy obiecanych, z czego tych rzeczy na przykład nie ma, przynajmniej dzisiaj. Tak, też mnie zastanawia to, dlaczego na trailerze, który było napisane strefa youtuberów, tak naprawdę tej strefy nie ma. Obiecali coś? Tego nie ma, no może to będzie dzisiaj, znaczy, szczerze. Strefa youtuberów to akurat było w trailerze, no to jakby było obiecane coś, tak? No było, tylko no, że można to powiedzieć, że wrzuciliście to teraz do swojego materiału, do zapowiedzi, że tam będziemy. Jesteś okłamany, aktualnie dzwoni mi telefon. Komornik do mnie dzwoni, słyszysz? Tak, muszę zapłacić. No ja nie mam pieniędzy. Zostałem ci zapłaciłem. Nie zapłacić, nic nie mam, stary. Musisz nagrywać ze mną dalej, dostaniesz kasę. Dobra, muszę zapłacić podatki, a ten gnój mi nie chce zapłacić. No jak zapłaciłeś już, no to co? Co zapłaciłem, no, człowieku? Zostały wysłane. Dobra, no może, ale jeden podatek zapłaciłem, stary, jeden miesiąc. Czyli jednak doszło coś. No coś. Co mnie kitujesz? Dobra, coś doszło, a ja jeszcze jestem 4 w plecy. No to 4 to... Od 5 miesięcy jest to... Ale w traktorku to ci odpłacę. Ale w dupie mam ten traktor. No ale traktorek jest fajny, no. W dupie go. Nie będę wiesz, nie woził twojego tyłka. Super byś mi kupił, a nie pierniczysz. Tak, super. Tak, wozisz mi dupę. Wypłata nawet twoja tyle nie wynosi, ile ta Supra jest warta. Słuchajcie tego w ogóle. Pierdoli, że nie wozi i tak dalej, ja muszę hajs za paliwo oddawać. No tak. No tak, no. Stary, zapłaciliśmy ostatnio 100 i sobie zarzuciłeś za paliwo 120, no. No ale. To jest dla mnie dużo. No boże cię, no to trzeba, no nie.
coś ci. No to dobra, no to dzisiaj będę chodził z buta, no bo tak. nie stać mnie na takie wydatki, no. Dobra, wracając. Kurna, idziemy na drugi dzień. Oby było lepiej, bo mam... Z tego, co nam wiadomo, będzie to jeden z moich widzów i to jest ten z widzów, który wygrał zupkę, tą chińską ostrą. Wygrał on czarną zupkę, tak więc będzie również przekazanie twarzą w twarz tutaj, na żywo, zupki chińskiej. Tak więc jeśli jeszcze ty nie wygrałeś zupki chińskiej, zapraszam cię bardzo serdecznie do materiału, który się pojawi tu. Mam nadzieję, że teraz dobrze pokazałem, bo teraz już pamiętam, mniej więcej. Wbijajcie do tego filmu. Bo zupki jeszcze są. Jeszcze są zupki, to nie ma problemu. A można wybrać sobie, spróbować. No, fajne przeżycie, tak bym szczerze powiedział, czegoś takiego spróbować. My lecimy na ten event świetny. Tak, no. Miejmy nadzieję, że będzie świetny. Oby był świetny, bo... Zobaczymy. No bo musi być. Szczerze, duże miasto, nie? No może nie jakieś super duże, ale... Trainerze, największy event e-sportowy w Polsce. No to nie jest IM? Ale nie no, trainerze, tak jest. Kłamią w żywe oczy, ta strefa youtuberów ze sceną. Pokażemy wam tą strefę, bo chyba materiału tak, nawet z tego mamy. Tak, strefa youtuberów! Pójdziemy tam za scenę zaraz i pokażemy wam tą strefę youtuberów. Znaczy, okej, okay, dobra. Wczoraj był zły dzień. Zobaczymy, co będzie dzisiaj, bo tak szczerze, to ten event na razie się powiedzieć. Zapowiada źle. I to jest trailer centralnie... Największy polski event e-sportowy w Polsce. No, tak. Znaczy, największy event. Znaczy, to jest stricte, wziąć to stricte z co? Tego i zapowiedzi tak, tego eventu. Okej, okay, z ich trailer. To jest ich trailer. No zobaczymy. Tak więc, do zobaczenia w środku. Idziemy. Lecimy. Ale idziemy. Nagrywasz teraz, co nie? Nie, ruszam kamerą dla zabawy. Spotkaliśmy jednego z moich widzów. Tutaj jest wygrana z konkursu z zupkami. My lecimy dalej i teraz słuchajcie. Pierwsze, co się rzuciło w oczy, co się zmieniło, to, że rozgrywki są puszczane na dużym ekranie. To jest dosyć fajne. Tam mamy całą tabelę rozgrywek. Właśnie tam teraz się udajemy. Mamy całą tabelę rozgrywek, co też jest również przydatne na tego typu eventach. Też się dzisiaj tabela ruszyła, bo wczoraj były tylko eliminacje. Idziemy teraz do strefy. Takie no, normalne dla wszystkich graczy. Siedzą oni nawalają w LoL'a. Tylko właśnie na głównym ekranie było pokazane. Ale to tam jest pewnie. Tamten, a tutaj. A jaki to jest sens pokazywania na głównym ekranie, co się dzieje tam, a nie to, co się dzieje tu? Dobra. Pomijmy to. Proszę bardzo, na przesadko za sceną tutaj. Super strefa youtuberów, polecam każdemu. Przynajmniej gniazdka są. No, teraz możesz pokazać tam. Tam trwają aktualnie rozgrywki w grze kontest. Aktualnie wszyscy grają w pierwszej rundzie rozgrywek. Jest to dopiero 1/8. No, tak jakby 1/8, tam pisało runda pierwsza, co nie? No, tutaj za to mamy graczy w League of Legends. A gdzie jest Hearthstone na przykład? Hearthstone był na głównej scenie wczoraj. Nie wiem, gdzie on jest aktualnie. Tak, tam dalej tutaj mamy graczy. Tutaj mamy FIFA i PSA. Ciekawe ogólnie, co dzisiaj będzie. Ale na razie jest to samo. No, już tych dwóch właśnie dwóch rzeczy, takich smaszków,
że właśnie udostępniają tutaj tę rozgrywkę na telewizorach. No i teraz też tabelę. No i na razie nie ma nic, jak będzie coś ciekawego, oczywiście wszystko nagramy, a my lecimy dalej. Przemo? Jak jest? Jesteśmy po pierwszym meczu? Po obejrzanym pierwszym meczu. Przepraszam cię bardzo. To był pierwszy mecz obejrzany w sali. No, coś tam się pewnie w tabeli pozmieniało. Nie idziemy tam raczej, na razie. Raczej tak, no. No, zobaczymy. Czekam na następny mecz. Tak, aktualnie nic ciekawego się nie dzieje. No, pierwszy mecz był wygrany dość konkretnie przez jedną drużynę. Zobaczymy. 16-3. No, zniszczyli. No i tak więc czekam na następny mecz. I co? Czekamy. Przemo, on pali papierosa. Co o tym sądzisz? Dobry dał. Uczcie się. Co? Znaczy, nie popieram, popieram tego gdzieś. Mamy tutaj jednostkę. Za ile? 8 tysięcy, sprawdzaliśmy, nawet 9? Tak. I za 8 tysięcy. Ktoś chyba zarąbał kabel HDMI, bo... Ktoś zarąbał kabel HDMI, a my żeśmy znaleźli kabel HDMI pod krzesłem, jak siedzieliśmy i oglądaliśmy. Rzekamy, że to chyba jego dobry, tak. Ale tak, szczerze, komputer za 8 tysięcy... Mój komputer, możliwe, że przyszły komputer za 6000. 6200 lepszy od tego i to o wiele. W oryginalnych sklepach. Jedyne, czym on jest lepszy, to jest to chłodzenie wodą jednak. Ale czy do chłodzenia wodą, znaczy czy do tego proska jest potrzebne chłodzenie wodą? Nie. Szczerze to nie. Jesteśmy po drugim dniu. Szczerze, po drugim dniu? Po drugim dniu. Jesteśmy, mamy godzinę aktualnie 12. Przyjechaliśmy tutaj w okolicach, nie wiem, 11, 10.30. No 10.30 gdzieś tak. Czyli byliśmy tutaj 2 godziny z hakiem i była poprawa. Minimalna. Bardzo minimalna. Zmieniły się dosłownie 2 rzeczy, które widzieliście na filmie. Czyli wyświetlana tabela na telewizorze oraz mecze na głównym ekranie, przy głównej scenie. Jesteśmy po prostu rozczarowani strasznie. Nie wiedzieliśmy, że to tak źle wyjdzie, jak niby te wyszło. Przepustki youtuberów. Nic one za bardzo nie dają. No co, no co nam dały te przepustki? No, no mogliśmy jedyne... wejść na za scenę, mogliśmy wejść tam, gdzie ludzie rozgrywają te właśnie mecze turniejowe. I to jest tyle. I na scenę i w sumie tyle. Znaczy okej, kilka fajnych ujęć z tego wyszło, spoko. Ale to nie jest to. To nie jest to. Chodzi po prostu o to, że porównując na przykład Paintball z Royem, naprawdę super. Pomimo tego, że nie wiem, ja myślałem, że się będę nudził, że będę siedział przez 5 godzin na tyłach i patrzał jak tam 50 metrów dalej. Dalej ludzie grają. Okazało się, że mogłem w ogóle podejść, że mogłem to zrobić, nagrać. Tutaj fajnie ludzie na to reagowali. Działo się, cały czas była akcja. Cały czas.
Jak nie chciałeś zagrać, oczywiście mogłeś sobie przekąsić kiełbachę. Dokładnie. Czy coś, potem wrócić bezpośrednio znowu na pole gry. Ale to szkoda było nawet nie grać. Kilka, tam dwie chyba rozgrywki przepuściłeś. Tak. Po prostu, kurde, no ciągła akcja, ciągła zabawa, mega klimat. Tak jak Rojo mówił, bardzo mu się udało ten klimat tego pikniku rodzinnego utworzyć. Naprawdę fajnie się tam czułem. Fajnie, kiełbaski, tutaj naprawdę fajna ekipa. Pomimo tego, że nie znaliśmy tych ludzi, naprawdę super zabawa, no. Więc no myślę, że pomimo tego, że czekaliśmy na ten event może nawet bardziej niż na Paintball z Rojem, no okazał się on klapą. Ja pamiętam, że rok temu grałem tutaj i także po rozgrywkach wyszedłem bardzo szybko, bo nie było co robić, no. Niestety. No, niestety, chciałbym, żeby prawda była inna, chciałbym, żeby ten event był fajny i w tym miejscu szczerze chcieliśmy was przeprosić. Chcemy po prostu przeprosić za to, że planowaliśmy jakieś wywiady różnego rodzaju. Jedyny youtuber, jaki tutaj podobno był, to był Karolek. Podobno jeszcze. Podobno. To jest podobno. To jeszcze znaczy, nie było potwierdzone. Ja nawet tak nie wiem, czy to było, czy nie. Było fajnie. Było po prostu fajnie to zobaczyć, ale na dłuższą metę. Nic tutaj nie było, po prostu jak chciałeś sobie usiąść do kompa, zagrać coś, nie dało się, bo jakieś dzieciaki siedziały i od 5 godzin napieprzały w Fortnite'a i nie zejdą ci z tego komputera, pomimo, nie wiem, tam pytań i tak dalej, nie. PlayStation także było, także ludzi w pytę zapchane, a jak już jakoś usiadłeś, to nie było gier. Nie było gier, były dwie gry na krzyż, kurde, i tyle. Znaczy, nie, no były tam jakieś Soniki, jakieś Street Fightery. No ale tylko dwie się gry włączyły, nawet Sonic wymagał płyt. To znaczy, no bo może na takiego PES-a akurat trafiliśmy. No nie wiem. Ale nie było, załóżmy, na tej FIFA w strefie free to play, pomimo tego, że była zainstalowana. Dużo braków. Sprzęt działał w większości. No byliśmy w sumie świadkami sytuacji, gdzie ktoś po prostu zarąbał, nie wiem czy zabrał. Myślę, że ukradł, no bo tak... Ukradł. Kabel HDMI. Że tak po prostu sam od siebie zniknął ten kabel. Po prostu kabel HDMI zniknął od monitora i w sumie mamy to nawet nagrane. Kompy fajne, działały, tylko nie można było na nich grać, no. Tak właśnie, jeśli od strony graczy tutaj na taki event się przyjedzie, to jest wiele więcej rzeczy do roboty, bo uczestniczycie w rozgrywkach, próbujecie wygrywać, dochodzić dalej w tej tabeli do finału, a tutaj ze strony widza to tak strasznie cieniutko. No tutaj przyjedziesz godzina, dwie i już ci się powoli zaczyna wszystko nudzić, bo pooglądasz trochę wszystkiego, no to tak też nie da się ciągle tego samego oglądać w kółko. Dokładnie, no nic się nie dzieje. To po prostu jedno wielkie rozczarowanie. Organizatorzy też się nie wykazali, według mnie z dobrej tutaj strony nie pokazali. Event, który ma potencjał, nie zostało to w ogóle wykorzystane. W ogóle nic, jedno i to samo. W rok, już słyszałem, że 2 lata temu było dokładnie tak samo, no. Rok temu samemu byłem świadkiem, że także było słabo, ale teraz, no kurde, no. Po prostu się rozczarowałem, bo myślałem, że w końcu doszli do wniosku, że coś robią źle i że jednak trzeba coś zmienić w tym sposobie organizowania tego. Jednak tak, za dużo to nie zmieni nic. No nie, jest to samo. Ja nie uczestniczyłem w poprzednich edycjach, ale tutaj kamerzysta uczestniczył w poprzedniej. Jeszcze znam kolegę, który jest moim sąsiadem, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy. Na każdej edycji, kiedy był, to jest. Tak więc po prostu znamy te osoby, które były tutaj. Możesz usłyszeć telefon, bo napierdala poszło. O, dzięki. Nie, no odbijało mi się słońce od tego, nie? Jest lipa i tyle, kurde. Tak więc jeszcze raz przepraszamy. Miała być fajna relacja, relacja jednak będzie, myślę, więcej tej relacji pokazywanej, tak, pokazywania niż vlogów, no bo po prostu no nie dało się, próbowaliśmy wycisnąć coś więcej z tego, jednak się nie dało, po prostu nie da się i koniec. Drugi dzień też wszystko obeszliśmy kilka razy dookoła, nie da się i koniec, po prostu nie będziemy na siłę tutaj siedzieć i nie będziemy na siłę nagrywać czegoś, co się nie da już nagrywać po prostu. W ogóle też słuchajcie tego, Paintball z Rojem, nagrane ponad 2 godziny materiału. Ile tam było? Byliśmy od 6 godzin tam byliśmy jakoś. Do 16? Chyba tak. No ale rozgrywki tak około 10 ruszył, coś tego typu. Ty to wcześniej żeśmy. No to nie wiem, 7-8 godzin. No to 7. 7-8 godzin i tam nagraliśmy 2 godziny materiału. Tutaj były 2 dni. 2 kuźwa dni.
i mamy 30 minut materiału. No może z 35 plus jeden timelapse. No i to jest dzisiejszy. Kurna tyle. I to jest tyle. 10 minut. Dzisiaj nagraliśmy wczoraj 25 i jeden timelapse. I to jest wszystko, co tutaj można było. Bo tak to by się to powtarzało. No nie tak, było już no, co nagrywać. Tego samego, no. No, przecież nie ma sensu. Okej, no jeszcze ten finał można nagrać i tak dalej, ale... i tak dalej, i tak dalej. Ale to, no okej, no to co? Mamy wam pokazać po prostu, jak ludzie grają w CS-a? To możecie sobie na Twitchu włączyć i odpalić, to jest jedno i to samo. Okej, jest klimat tego, chociaż tutaj trochę tego brakuje. Też co mnie bardzo zdziwiło, ludzie, którzy grali na scenie w gry, to te mecze w ogóle nie były pokazywane na telewizorze, tak dziwnie to się odbywało. Znaczy ten LOL potem chyba był. Ale nie wiem, czy to był ten LOL, co... Ale on był chyba w przerwie na CS, tylko właśnie, bo... Loly szybciej kończy, teraz słyszę, że już półfinału wchodzą. No tak więc wiecie, no lipa, no. Jesteśmy rozczarowani. Liczyliśmy na dużo, naprawdę na dużo, na super atmosferę, zabawę fajną, fajne przeżycie. Pomimo tego, że udało nam się zdobyć to, co myśleliśmy, że będzie super, no to jest do niczego tak naprawdę. To jest naprawdę do niczego. Jest po prostu nam smutno i w sumie smutno jest najbardziej dlatego, że was musieliśmy okłamać, bo zostały nam podane takie, a nie inne informacje. Z oficjalnego trailera, który był na stronie wydarzenia. Tego trailera, trailer ten robił jakiś debil. Mamy w planach jeden projekt taki, na którym zaczniemy pracę. Fajny projekt. Fajny, ale o nim się dowiecie za niedługo. No i myślę, że jakieś eventy będą w przyszłości. Na razie nie mamy żadnego na celowniku. Nad tym projektem się chyba na razie skupimy, nie? Bo to będzie naprawdę, to będą długie godziny nagrań. Przemo także będzie musiał spędzić godziny, dziesiątki godzin. Kuźwa, dziesiątki, setki godzin montażu. Bo chcemy już zrobić po prostu ten projekt fajnie, profesjonalnie. Potem mamy także... A to już są plany przyszłościowe. Tak więc no to nam zejdzie, no to będzie grubo, nie? Dużo czasu to będzie czasochłonne. Tak więc tak jak mówię, jeszcze raz nie chcieliśmy, żeby to tak wyszło. No i staraliśmy się, naprawdę chcieliśmy sobie samemu nawet atrakcję porobić. No. Samemu na Hama już naprawdę nie było co. Nawet do pieprzonego kina musieliśmy pojechać, bo musieliśmy sobie jakoś ten humor poprawić. Nie chcemy was też tutaj oszukiwać, bo jest jak jest. Mówię to, nie mówię tego, że chcę jechać po tym evencie i tak dalej, chociaż może i bym chciał, ale bardziej aktualnie chodzi mi o to, że jestem po prostu rozczarowany, bo mieliśmy co do tego dużo oczekiwań. Duże plany, fajne nagrania, fajne atrakcje. Miało to wyjść naprawdę mega. To wyjdzie mega, no ale no... Ale to nie jest to, co my chcemy. To nie jest to co chciałem osiągnąć w ogóle, to co mieliśmy tutaj w głowie, to w ogóle nie jest to. Zwijamy się chyba, nie? Tak, jeśli materiały wam się podobają na moim kanale, tak samo ten materiał, który teraz obejrzeliście, zostaw subskrypcję tam na dole. Nie zapomnij o łapce w górę, jeśli wam się podoba materiał. Tak samo zapraszam do odwiedzenia Instagrama, na którym jestem aktywny i odpowiadam widzom. Tak samo różne na przykład zdjęcia będę z życia też udostępniał, jak chcecie zobaczyć. Trzymajcie się, do następnych filmów. Na razie. Kamerzysta, co ty robisz? Yeah.